Dzień dobry, kochani. Przywitajcie się na kanale Kaczki Oli Elbląg. Piękne pieski. O, jakie zmęczone, jak śpią. Ajcie, zobaczcie, jakie cudne. Mają 2 tygodnie. One się zmęczyły. Szalały. Widać tutaj poklejona. Śpią sobie teraz. Obudzić, nawet obudzić nie można. Nie można obudzić. Słuchajcie, były, no z tego co zorientowaliśmy się, to były 4 szczeniaki. Jednego Fercia zjadła, ale to jest trzeci miód i udało się. 2-tygodniowe nasze małe pociechy są. Już teraz to się nic nie stanie, więc będziemy odrobaczać. O Boże, jakie zmęczone. Zobaczcie, jakie pyszczki. Idzie. One tak się do siebie tulą. Były w domku, ale tak po prostu Fera sikała nam i kupę robiła, no bo to wiadomo, po takim porodzie to wszystko tak ciężko. O, nie, ale tu mają fajnie. Fercia, dopiero przyszłam z pracy. Z zawodów to Fercia poleciała na dwór. Pokaż się. Słuchajcie, cudaki. Ja bym mogła tak na nie patrzeć. No, ale jesteśmy na kanale Kaczki Oli Elbląg, więc witam Was serdecznie. Głos dalej jest po prostu ciężki. Od gadania, od samego rana. Dzisiaj jestem od 4:00 na chodzie. Teraz właśnie wróciłam. Gabysia w międzyczasie miała jeszcze turniej w Nowym Dworze. Zdobyli 3. miejsce, więc mamy co się cieszyć. Dziewczynki sobie pięknie poradziły w tańcu. A ja Wam pokażę, co się u nas dzieje. Ja jeszcze przepraszam, zobaczcie, jak to długo z tym głosem. Dlatego ja tak nie mam siły kręcić, bo ten głos po prostu jest masakryczny i po prostu boli mnie cały czas gardło. A jednak w pracy cały czas gadam. Truskaweczki, Łoleczki, zapraszam serdecznie. Truskaweczki. I zanim rozwinę stoiska, to dziewczynom trochę sprzedam. No, ale tak to właśnie wygląda. Słuchajcie, tutaj już mamy takie belki. Tu mamy belki wstawione. O Jezu, czuję, że się zapadam pod gruntem. No, wiecie co? Zobaczcie, zapadłam się. Jeszcze się musi ubić ziemia. Tu będzie altanka stała. Deszcze lały. Trzeba było ratować truskawki, więc widać nawet po ziemi. O, zobaczcie, jak jeszcze do ubicia. Woda tak jak jest. Chyba już pompę wyłączyli, bo widzę, że się nabiera. Moje kurki, mój kochany kogut. Czekacie na jedzonko, Pancia? Da, zaraz wszystko, słuchajcie, damy. Coś tam dla Was też mamy. Więc zobaczcie, tak to właśnie wygląda. Zrobię zbliżenie. Idzie, ale nie jest to tak łatwo. Jeszcze te belki, 2 trzeba było, bo tu są 4, ale 2 trzeba było coś tam przesuwać. Oni to jeszcze coś tam zalewać mają, albo już zalali. Nie wiem, bo ich wczoraj nie widziałam, jak wróciłam, to po prostu lało masakrycznie. 3 pary butów zmoczyłam. No ale jeszcze po oskrzelach to już w ogóle. Pokażę Wam, co tam słychać u naszych ptaków. Andrzej gdzieś tam pojechał. Oczywiście mi zabrał samochód, żebym w domu tylko już siedziała. O, ptaki na wolności. Gołębie tam pocztowe, zaraz podejdziemy, zobaczycie. Kaczki małe nam rosną. Jakaś tu belka. Nie wiem, czemu oni pompę mają wyłączoną. Chyba na weekend wyłączyli tą pompę. Altanka niedługo będzie stała. Tak wiecie, na koniec wakacji. W sam raz. My pracujemy, ciśniemy. Wszystko udało się sprzedać, to najważniejsze. Popatrzcie,
Mamy to, mamy, kochanie, zobaczcie. Pawica wyprowadziła małe pawie na spacer. Powiem Wam szczerze, że normalnie miałam takiego pecha na te pawie małe, że jak przychodziłam z pracy, to było tak już prawie ciemno, prawie, a od rana wyjeżdżałam i mówię, kurczę, no nie zobaczę ich. A one po prostu zawsze pod nią sobie siedziały i ona je grzała. Zobaczcie, to co mi się nie podoba i tu ktoś mi dobrze mnie wspiera, te gołębie. Ja do nich nic nie mam, ale one nie powinny być w tym miejscu. Nie powinny być. No ale trudno. Ale tak to jest. Słuchajcie, opatrzcie. Tu Wam pokażę najlepszy numer. Tu Wam wejdę. Te osoby, które nie oglądały jeszcze filmu i nie wiedzą, no a dużo się wydarzyło, słuchajcie. Tam jest biała kaczka, ale wiecie co tam? Maluchy są. Małe od zabrane jajka, karolinek, mandarynek. I słuchajcie, ona tak siedziała na nich. Jej jajek chyba nie było. Nie wiem, tam Andrzej je zabierał. Ale te maluchy, zobaczcie, u tej białej kaczki. Ona tak siedziała, siedziała. Zobaczcie, jakieś śliczne. A tu jest jedno jakieś żółte takie. To nie wiem, może to jest jej. Wiecie co? Jak one będą dorastać, to wszystko będziemy widzieć. No i tutaj jest właśnie ten domek, ten pierwszy. Idealnie się sprawdził. O, teraz zrobimy pomalutko zbliżenie. Mamy cztery małe pawiątka. To chyba tak się mówi. No, tu małe kaczuszki, tu małe pawie. Zobaczcie, zobaczcie, wyszły są na spacer. Były zamknięte, ale Andrzej je chyba dzisiaj pierwszy raz chyba wypuścił, bo nie widziałam, nie słyszałam wcześniej, żeby było. Bo on to wskoczy, szybciej nakręci ten film. A jak wsiądę rano do samochodu o 6, dzisiaj tu po 5, to po prostu końca nie ma. O, cudowny, cudowny moment. Udało się. Udało są małe pawiątka. Takie niemałe, zobaczcie, takie fajne, takie duże. Idą za mamuśką. Takie małe, brzdące. Cudowny widok. Cudowny. Powiększa nam się tutaj po prostu hodowla. Jak już ten staw będzie zrobiony, wszystko będzie, to też te ptaki będą miały spokój. No ale wiecie, wiosna była taka jaka, no wiosna jest jeszcze. Wiosna taka była deszczowa, nie można było robić. Jak zaczęli robić tutaj, to też jedno z drugim, no to panowie robią wszystko ręcznie, więc to nie jest jakaś koparka, że wykopię, bo nie ma możliwości podjechania. Wszystko sami ręcznie wbijają, bele, nie bele. Podziwiam tych panów. Nie jest prosto. Dlatego to trochę w czasie zejdzie. Śliczne. Pierwszy raz widzę mały pawie. Normalnie mini zoo otworzymy. Jak się to wszystko skończy, bilecik 2 zł na karmę do puszki. Powiem Wam, że jak kiedyś tu Gabrysi klasa była, no to bardzo byli zadowoleni. Rodzice w ogóle też, spotkanie klasowe, dzieciaki. Tak mi się spodobało, że tradycja, 2 lata było z rzędu. W tym roku przełożymy tą tradycję też na wrzesień. No ale to tak, w międzyczasie pogadamy. Podejdę jeszcze, spróbuję do tych pawi małych. Ale nie będziemy denerwować tej pawicy. Zobaczymy, czy ona je wpuści bliżej. Fajnie. Dobra, nie będziemy straszyć. Nie będziemy straszyć, jak ona sobie spokojnie chodzi. Zobaczcie.
Tutaj mamy już widać coraz bliżej ten, wiecie, ten staw już nabierał kształty. Że coraz fajniej. Coraz fajniej. Zobaczymy, co u królików. O, wodę mają, jedzenie mają. Co, nie, nie. Tutaj będą małe. Słuchajcie, tu będą małe. Jakie one wyjdą, to ja nie wiem, bo to rude z siwym. To będzie śmiesznie. Tak. Jabłuszko przyniosę. Czy marcheweczkę chcesz? Słuchajcie, pokażę wam dla tych fanów, co dużo mam fanów, co oglądają gołębie Andrzeja, ale są też na moim kanale, więc wam pokażę. A zaraz ich pogonię. Żeby prawdy się dowiedzieć, ile on ma tych gołębi, to muszę jego filmy oglądać. Tylko 700. Tylko 700. I jeszcze będzie chciał dostawić nowe gołębie. Gołębniki. Seduza, co ty tu robisz? Co ty tu robisz? No, tak to właśnie wygląda. Chodź. Seduza jest grzeczny. Gorąco jemu. Sierść gubi. Pokaż się. Pokaż się. Miniuś. Kosiarkę sąsiadka uruchomiła. Ja kosiłam 2 tygodnie temu. Trzeba skosić, ale na razie muszę się za papierkową robotę wziąć. Nie mam czasu. Panowie robią. Zobaczymy z tej strony. Gdzie tam? O, idą te małe pawie. Wracają. Jajeczko drobniutko. Popatrz, pogoniła. O, widzicie? Jak pilnuje. Jak pilnuje. Fajnie, bo sobie pochodzą, pospacerują. Mały kaczek coś nie widzę. Nie wiem, gdzie są nasze małe. Gdzieś może się tam trzciny schowały, bo jest po prostu gorąco. Może dla nich. Chcę do sobie też ciepło. Idziemy, zobaczymy tutaj. Tam w trzcinach chyba widziałam, że się poruszały. Czekajcie, muszę jakoś to tak zmniejszyć. O, dobre. A jak tam kura wlazła? A jak ona wyjdzie brzegiem? Pływać to ty chyba nie umiesz. Zobaczcie, weszła tam w trzcinę i ciekawa jestem, jak wyjdzie. Bo przejście jest aż z drugiej strony. Idziemy tam, zobaczymy jeszcze małe kaczki. Muszę przejść jakoś tak ostrożnie. Zobaczymy, co góra czy ko. Ciepło się zrobiło. Ładnie. Słuchajcie. Tak idę, ale chciałam. O! Gdzie tutaj te maluchy są? O, tu są, słuchajcie. Już takie nie maluchy. Już jak urosły nasze bąble. O, tutaj wypłyną. Gorąco im to się chowają. Bo to ta trzcina też jest, bo ten kawałek został. Tam jak widzicie dobrze. To są maluchy. Schowane. No dobra, kochani. Idę coś zjeść, bo w aucie jadłam suchą bułkę. Ale ona była taka dobra, że po prostu przypomniało mi się dzieciństwo, jak tak ze środka się dziobało i sama skórka została. Więc ja wam życzę miłego, sobotniego popołudnia, miłej niedzieli i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Jak tylko jest możliwość, od razu kręcę film. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa, pa!